Dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym dniu Vlogmas. Dzisiaj mamy dzień 17 już. Tak, moi kochani, mamy niedzielę, ja mam w końcu dzień wolny, czuję się już bardzo dobrze, wszystko wyspałam, więc cieszę się bardzo, że mnie choroba nie dopadła. Jest! Tak, niedziela, tak jak Wam mówiłam już wczoraj, jedziemy dzisiaj do mamy na obiadek, tak, a później wieczorem będę spędzać wieczór sama, bo Jarek jedzie z kolei na lotnisko. Także tak, dzisiaj będę włosy farbować, także widzicie mnie ostatni raz z odrostami. Już za niedługo będę miała piękny znowu blond na włosach. Tak. No, jeżeli chodzi o pogodę, nie wiem jak jest na dworzu. Wiem, że rano padało, teraz nie pada. Ale jest tak szaro, buro i ponuro. No tak. Standardowo, jakbym powiedziała. W ogóle Wam wczoraj zapomniałam powiedzieć, że ostatnio na Facebooku widziałam zdjęcie i po jednej stronie było dużo śniegu i napisane cała Anglia, a po drugiej stronie deszcz i napisane Dorset. Tak, to się akurat zgadza. Zgadza. Więc tak, moi kochani, to się wszystko prezentuje. My za niedługo jedziemy. Jeszcze myślę, że się odezwę do Was przed wyjazdem, ale chciałam do Was się po prostu tak odezwać. Na dobry początek dnia. Co prawda już nie jest dobry początek dnia, bo zaczynam trochę dzisiaj późno, ale jakoś tak nie było wcześniej okazji. A w ogóle powiem Wam, że wczorajszy vlog to byłam zaskoczona, bo jak go montowałam, wyszło ponad 26 minut. Także jestem w totalnym szoku, że tyle. Ale powiem Wam, że no jakby nie było, to jest vlogmas dwóch dni. I jak oglądam vlogmasy innych dziewczyn, to niektóre po 25, 26, nawet 30 minut nagrywają z jednego dnia, więc spoko, myślę, że nie jest źle. No, i że się nie zanudzicie. Tak. Dobra, kochani, łączymy się później. Wróciliśmy właśnie od mamy. Jest za 27. Nie odzywałam się do Was przed wyjściem, dlatego że zabrakło mi czasu po prostu. Włosy mam już zafarbowane, jak widać, także nie ma odrostów i super się cieszę. Powiem Wam, że użyłam mojej ostatniej farby takiej, ja użyłam ogólnie Velaton farbę, której tutaj nie ma i muszę ją z Polski przywozić, więc mam zapas. To jest jeszcze ta farba, którą kupiłam, jak byłam w sierpniu na ślubie. I to jest numer 12.0, bardzo jasny, naturalny blond. A teraz kupiłam 12.1, popielaty blond, bo taką mi mama farbę kupiła, bo sobie kupiła, ale jednak stwierdziła, że dla niej jest niedobra. I ja nie wiem czemu sobie. Ostatnio w Polsce jak byłam, kupiłam taką, więc następnym razem będę farbować inną. Trochę się obawiam. No ale zobaczymy. Ogólnie tak, wróciliśmy. Jarek za chwilę jedzie na lotnisko, więc ja mam wieczór wolny. Mama mi pożyczyła garn na bigos. Taki duży, więc super. I pożyczyła mi dwie sukienki, słuchajcie, bo wiecie, za dwa tygodnie Sylwester. No i nie wiem, co mam ubrać. Chociaż ja mam tam sporo sukienek, ale nie wiem, którą wybrać, szczerze mówiąc. I stwierdziłam, że moja mama też ma dużo sukienek, więc jej zapytałam, czy ma jakąś pożyczyć. Wyjęła wszystkie sukienki, zaczęła mi przymierzać, no i pokazuje się Jarkowi. Jarek mówi, no ta fajna, i nie potrafił się zdecydować. Więc mi się spodobały dwie. No i mama do mnie mówi, że mam wziąć te dwie do domu, sobie na spokojnie je przymierzyć, zobaczyć, która będzie mi lepiej pasować, no i wtedy wybrać. Także mam dwie sukienki i muszę się zdecydować na jedną na Sylwestra. Bo wiecie, chcę je tak ogólnie na co dzień, to nie chodzę w sukienkach, tylko w spodniach raczej. Więc chcę na Sylwka ubrać sukienkę. Zresztą na święta też ubieram, ale na święta już chyba wiem jaką. No. I tak to się prezentuje. Na dworzu nie jest zimno. Jest 9,5 stopnia, więc spoko. I nie czuć w ogóle, że jest zimno. Tylko jest wilgotno, no i mokro, bo padał dzisiaj deszcz. Pokażę Wam kilka rzeczy, które chcę Wam pokazać. Świeczka, tak jak mówiłam, się już wypaliła wczoraj, także super, dzisiaj użyję tej nowej. To pójdzie do wyrzucenia, ale zostawiłam, żeby Wam pokazać, że się skończyła. Ogólnie pokażę Wam, co dostałam od mamy dzisiaj. Dostałam katalog oczywiście Bonprix. Powiem Wam, że mama sobie kiedyś zamówiła sukienki, dwie właściwie, ale jedna okazała się totalnie, no, brzydka, jednym słowem. I mama ją odesłała, ale jedną sobie zostawiła. No i teraz jej ciągle przysyłają katalogi, więc mama mi je daje. Ja lubię sobie obejrzeć takie ciuszki. Oczywiście ja nic nie zamawiam, ale fajnie obejrzeć. I dostałam takie naklejki na okna. Tutaj jest gwiazdka i taka gwiazdka. To są takie brylanciki jakby, nie? Takie wiecie, pseudo. I tutaj jest taka fajna bombeczka. I one kosztowały funta.
I powiem Wam, że ogólnie mama mi mówiła o tym, że ma mi dać, no i dzisiaj dała. I tak sobie myślałam, gdzie to powiesić i myślałam najpierw o sypialni, w oknie w sypialni, ale stwierdziłam, że wiecie co, tam i tak nikt nie siedzi, tam tylko śpimy, więc tego nie będzie widać. Tutaj z kolei w oknie w salonie są lampki, więc już nie chcę tego za dużo. Na oknie w kuchni wisi ten Mikołaj, który Wam pokazywałam, więc to pójdzie na drzwi w kuchni, te ogrodowe. Także jak powieszę, to Wam na pewno pokażę. Więc tak to się prezentuje, moi kochani. Tyle dostaliśmy. I jeszcze w ogóle dostaliśmy obiad. Jak wiecie, mówiłam Wam, że jedziemy do mamy na obiad i słuchajcie, zawsze jest tak, że jak jedziemy na obiad do mamy, mama zawsze tyle zrobi, że nam daje. I my ogólnie byliśmy przygotowani, że dzisiaj sobie tu mamy, ale na jutro już obiad mamy plany, co zrobić, tak? No, a mama, ale tak jak jechaliśmy do niej, to tak mi się przypomniało, że może będzie tak, że nam da. I słuchajcie, tyle zrobiła tego obiadu, że dała nam i ten obiad nam starczy co najmniej na 3 dni. Także jutro nie muszę gotować. Ale rozegramy sobie tak, że jutro zjemy to, co mama nam dała, we wtorek i w środę ja zrobię obiad i w czwartek zjemy to, co mama dała, bo w czwartek jesteśmy razem w pracy, więc wiecie, no, nie będzie nam się chciało gotować, bo i tak musiał być coś już gotowego. Znaczy obiad już gotowy, więc tak nam mama dała, zawsze nam daje. No. I ogólnie chciałam Wam jeszcze przed wyjściem powiedzieć, jaki dzisiaj makijaż super szybki zrobiłam ogólnie. Ogólnie dzisiaj się w ogóle prawie nie malowałam. Nałożyłam tylko bazę, żeby się nie świecić i powiem Wam, że się nie świecę. Nałożyłam na to korektor pod oczy oczywiście, żeby zakryć te sińce. Puder z Lovely ryżowy. Tusz do rzęs wodoodporny. I to wszystko. Aha, no i brwi trochę podkreślałam i to wszystko. Bo wiecie co, stwierdziłam, że skoro mam te włosy farbować, to bez sensu, żeby tam robić podkład i tak dalej, bo... Wiecie, jak to jest przy myciu, nie? Ja już kiedyś tak zrobiłam i farbowałam te włosy i potem, wiecie, było strach, że coś mi tam się zleci, coś tam, wiecie, się ten makijaż zniszczy. No i zazwyczaj, jak jadę farbować do mamy włosy, no to się po prostu nie maluję, chociaż żałuję, bo ja uwielbiam się malować. I powiem Wam, że właśnie bardzo dużo osób się mnie pyta, dlaczego Ty się malujesz, skoro masz tak piękną cerę? Sąsiad. A ja Wam powiem, że ogólnie ja nie mam jakiejś cery problematycznej, tak jak wiecie, od czasu do czasu jakiś pryszcz mi wyskoczy. Ale ja jednak widzę różnicę, jeżeli mam makijaż na twarzy, a jeżeli go nie mam. Poza tym ja bardzo lubię się malować i mi to sprawia ogromną przyjemność. I tak naprawdę osoby, które nie robią makijażu takiego w pełni, wiecie, tylko oczy na przykład malują, to one nie są w stanie tego zrozumieć tak naprawdę. I ja wiem, że ja nie mam jakoś bardzo takiej, wiecie, problematycznej cery, ale jednak widzę różnicę, jak jestem w makijażu, a nie. Poza tym ostatnio mi koleżanka w pracy powiedziała, że mam bardzo ładny makijaż, bo ta twarz wygląda tak bardzo ładnie, ale nie widać tego, że ja mam jakiś podkład na twarzy, czy coś, co się tak ładnie stapia, więc wiecie. Więc ja akurat bardzo lubię się malować. Jak jest okazja do pracy, takie robię minimalistyczne makijaże, bo bez sensu się malować do pracy. No, a właśnie jak gdzieś wychodzimy czy coś, no to ja mam wielką frajdę, że mogę się pomalować, bo ja to naprawdę, naprawdę lubię. I wtedy czuję się lepiej, bo wyglądam dużo lepiej, tak. Ja w lustrze widzę różnicę, więc wiecie. No. I tak to jest, moi kochani. Dobra. Ja teraz idę coś porobić. A potem się z Wami połączę, jak już Jarek pojedzie na spokojnie. A on za chwilę będzie jechał, także spoko. Jarek właśnie pojechał, znaczy jeszcze stoi pod domem, ale już poszedł i sobie tam pojedzie zaraz. Więc ja jestem sama. Tak. Nie wiem, może tak myślę, o 21 ogólnie ma być na lotnisku, zanim wróci może być 23, nawet trochę po. A jutro idzie do pracy na 6, no nie? No ale dobra. Ja mam wieczór dla siebie, wykąpię się. Jeszcze muszę dzisiaj w ogóle pędzle wymyć, bo niedziela i w ogóle w zeszłym tygodniu, szczerze mówiąc, nie wymyłam. Dlatego, że stroiłam ten domek i wyszła ta cała sytuacja, że Jarek nie ma dniówek, tylko nocki. No to stroiłam dopiero wieczorem i już potem byłam tak zmęczona, że stwierdziłam, nie myję. No i potem już też nie wymyłam. Także muszę w tym tygodniu wymyć. Chciałam Wam pokazać te sukienki. Ogólnie. Co mama mi pożyczyła. Powiem Wam, że mam dylemat, którą wybrać. Teraz oczywiście jest ciemno, bo tu nie ma światła. No, więc pokażę Wam dwie są. Obydwie mi się super podobają i szczerze mówiąc nie wiem naprawdę, na którą się zdecydować. Więc pierwsza sukienka jest taka biała, kremowa, bardziej biała.
Taka koronkowa, tu pod spodem taka haleczka. Rękawek ma taki tutaj o siatkowany cały. Ogólnie sukienka bardzo ładna, bardzo ładnie wygląda, tylko że jest krótka. No ale w sumie wiecie, ja jestem młoda, to mogę w takich jeszcze chodzić. Jak nie teraz, to kiedy? Więc taka fajna. A druga jest czarna, z takimi tutaj ozdobami. I te ozdoby się świecą, są takie brokatowe bardziej, ale wy tego nie zobaczycie i tak czy siak. Z krótkim rękawkiem, tutaj taka ozdóbka i tutaj też. I ona jest bardziej sukienką taką elastyczną. No i teraz mam dylemat, którą wybrać. Obydwie mi się podobają, w obydwu czuję się świetnie i nie wiem. Naprawdę nie wiem, muszę przymierzyć na spokojnie i zobaczyć, w której będzie mi lepiej. Przykleiłam! Teraz będziecie mnie widzieć w szybie, ale przykleiłam. Tutaj jest bombeczka. Przecież nie wiem, czy to jest bombeczka, czy to jakiś strojk. Gwiazdeczka i gwiazdeczka. Także tak się to prezentuje. Powiem Wam, że lepiej tu niż w sypialni. Chociaż oczywiście teraz po ciągu to tak nie bardzo widać za tą zasłoną, za tą firaną. Ale w ciągu dnia będzie widać, bo tak samo jest z tym Mikołajem. Chodzi mi o tego Mikołaja tutaj. O! To jego też normalnie teraz tak słabo widać, a w ciągu dnia widać go super. Pędzle wymyte, już się suszą. Sporo ich było, zwłaszcza do cieni było bardzo dużo, bo ostatnio dużo tam nakładałam cienie, więc dużo poszło, brudnych było. Poprzymierzałam sukienki i powiem Wam, że dalej nie wiem, na jaką się zdecydować, naprawdę ciężki wybór. Może jutro, jak mi się uda, to poprzymierzam jeszcze raz i pokażę się Jarkowi. Może mi coś doradzi, bo ja sama nie wiem. I jedna, i druga jest fajna, czuję się w nich świetnie i w ogóle masakra jakaś. Jarek mi, równe 20:09, Jarek mi napisał, że jest już na Luton i czeka na telefon od kolegi. I po chwili zadzwonił, że już ten kolega dzwonił i że Jarek właśnie już będzie za chwilę wracał. Bo ten kolega powiedział, że za 5 minut już będzie wychodził. No, więc oni już są w drodze z powrotem, jest 9:50, także mam nadzieję, że już niedługo w końcu będzie. Ja już się wykąpałam, zmyłam mój dzisiaj cudowny makijaż. Już. Jak widzieliście przed chwilą, zapaliłam sobie swoją świeczkę w końcu świąteczną i sprawdziłam. To jest jabłko, cynamon i gałka muszkatułowa, także bardzo, bardzo taki świąteczny zapach. Powiem Wam, że już czuć ten taki zapach. Naprawdę kojarzy się ze świętami. Aczkolwiek jeszcze wiadomo, jak ona się będzie dłużej palić, to wtedy będzie ten większy zapach. Zaparzyłam sobie herbatkę. I obejrzę zaraz do końca YouTube'a, obejrzę ten katalog z ciuchami i Wam zmontuję vloga. Także moi kochani, ja już będę na dzisiaj kończyć. Nie wiem, ile tak naprawdę jest tego materiału i czy ten vlog będzie długi, czy nie. Nie wiem. W każdym bądź razie tyle, ile będzie, tyle Wam wrzucę, także zobaczycie, nie martwcie się. No. I to by było na tyle, uważam. W ogóle za tydzień już, kochani, będzie Wigilia. I będziemy spędzać czas z najbliższymi. A za 2 tygodnie Sylwester i będziemy żegnać stary rok. Powiem Wam, że dla nas ten rok to był bardzo ważny rok, bo jak wiecie, w tym roku był nasz najważniejszy dzień w życiu, czyli nasz ślub. I myślę, że tego roku nie zapomnimy do końca życia, także to był bardzo ważny rok. W przyszłym roku już ślubu nie mamy, także spoko. Ale tak, zleciał ten rok niesamowicie. Ale dobra, teraz nie będę o tym mówić, bo na razie są święta, a podsumowanie roku będzie dopiero pod koniec roku. Także kochani, ja się z Wami żegnam, mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną dzień, wieczór, poranek, zależy w jakiej godzinie mnie oglądacie. Trzymajcie się ciepło, pamiętajcie, żeby zostawić ślad po sobie w postaci kciuka w górę, bądź też w dół, jak wolicie.
Dzięki bardzo i widzimy się już jutro. Hej!